czołem. Witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Cyberpunk 2077 na moim skromnym kanale. Jak pamiętacie, zaczęliśmy, jak zwykle Firek komentuje, zaczęliśmy kontrakt dla Mr. Hentza. Skąd wiesz, że to dla Mr. Hentza? Zresztą grę parę razy przychodziłem, to wiem. No, odzyskamy Vana i będziemy dalej wypełniać misje poboczne. No, no dobrze. No z mojej strony tutaj ja się klasycznie ucieszam i życzę Wam przyjemnego oglądania. Pierdalamy się troszeczkę. No chodź. Wyłaź, dam ci buzianka. Zobaczysz, co te wary pokażą. Chudzielco, no już, raz, dwa! Ah!
Jednocześnie zarobiłeś dla mnie dużo pieniędzy i wkurwiłeś animalsów. Lubię ludzi, którzy wiedzą, jak zrobić dobre wrażenie. Zamykam kontrakt i zostawiam sobie twój numer. Allez, non, l'autre bogro salla. Y'a pas de nous. Dziewczyno, widzę, że nie próżnujesz. No ba, następnym razem wytrę tobą podłogę, zobaczysz. Cześć, Cezar. A ty nie powinieneś teraz zbijać kołyski, czy co? Termin jest na pojutrze, jeszcze zdążę. Oto i kogo ja widzę? Przecież to moje ulubione bliźniaki w Night City. Co tam u was? Nie u was, tylko u mnie. A poza tym to wszystko w porządku. Wiktor? Co ty tu robisz? Jak to co? Przyszedłem zobaczyć walkę roku na ulicy Mirusz. Będzie ostro. Nie przynieś mi wstydu, dobra? Jak chcesz autograf, to podejdź po walce. Po walce to ja pojadę opić wygraną. Co? A, cze. Ty jesteś ten Wid, a? Wiesz, gdzie pojedziesz? Na ostry dyżur. To jest, o ile w ogóle będzie co zbierać.
Czemu w ogóle czempion wagi ciężkiej bije się na ulicznym turnieju? Co, kłopoty z domowym budżetem? Wręcz przeciwnie. Mam tyle kasy, że nie wiem, co z nią zrobić. W tym problem. Bo widzisz, zaczynałem na samym dole. Za bardzo oddaliłem się od korzeni i moi fani to czują. Chcę im pokazać, że wciąż jestem prostym chłopakiem z dzielni. A ty, no, ty po prostu masz zajebistego pecha. Chłopak z dzielni, który zada dupę na obitym skórą fotelu Stryfy VIP? Nie wiem jak ciebie, ale mnie nie przekonał. Nie pójdzie ci ze mną tak łatwo. Weź mnie nie rozśmieszaj. Raz dostaniesz po ryju i nakryjesz się nogami. Mój bilans na ringu to 0 przegranych i 47 zwycięstw, w tym 20 przez nogę. Coś czuję, że ty będziesz 21. To co teraz? Jak to co? Wielki finał. Będziesz się bić z samym Razorem Hughesem. Słyszałeś o nim, co nie? Nawet go poznałem. Nie wiem, co ma większe bicepsy czy ego. Dziwisz się? To czempion wagi ciężkiej. Trzykrotny. Mam z nim jakieś szanse? Dobre pytanie. Z nim. Jesteś dobry. Nawet bardzo dobry. Ale ten facet to maszyna. Karbonowe mięśnie, tytanowe kości, hydrauliczne stawy, a wszystko to optymalizowane przez najlepszych bioinżynierów w Night City. Nie wiem, może Wiktor będzie miał dla ciebie jakieś rady, jak go podejść. Ale słuchaj, będę szczery. Nie wygląda to za dobrze, chociaż wiesz, może to i lepiej. Bo skoro Razor i tak wygra, to może chcesz na tym zarobić? Nie ma mowy. Nawet nie wiesz, o co chodzi. Ale się domyślam. Jeszcze raz, nie ma mowy. Będę się bić, żeby wygrać. Kropka. Okej. No jak tam sobie chcesz. No dobra. Jak tam, gotowi do walki? Pierwsza runda. Co? Zaczynamy? Możemy. Dzisiejszego wieczoru staną przeciw sobie Razor Hughes! Oraz V! Brawa! No, dalej, do swoich narożników. Czołem, V. Boisz się? Jak nastrój? Dobrze, tylko świerzbią mnie pięści. Ha, i to mi się podoba, twój pazur. Ale wiesz, żeby wygrać z Razorem, potrzeba czegoś więcej niż pozytywne myślenie. Co masz na myśli? Ten facet to czołg, serio. Rilskin z nanowłókien, absorbery wstrząsów. Mógłbyś go walić po łbie tłuczkiem do mięsa i nawet by tego nie poczuł. Dzięki za słowa otuchy. Czekaj, nie skończyłem. Koleś ma jedną słabość. Tydzień temu wymieniali mu mięśnie poprzeczne brzucha. Wszczepy jeszcze się w pełni nie przyjęły. Tam go wal. Co go zaboli. Bardzo. Dzięki, Wiktor. Zapamiętam. Gotowi? Bić w gong? Dajesz. Pora zaczynać. Tak, zaczynamy. Jak wygra najlepszy! Brzucha, mocno! Dobrze! Wal go! Jeszcze trochę i pęknie! Ha! Ca!
zatacza się! Jeszcze kilka ciosów i leży! Koniec! Koniec walki! Zwycięstwo i nagroda główna należą do V! Brawa! Myślisz, że to tak zostawię, co? Że po prostu ci odpuszczę? Tak by było dla ciebie lepiej, bo inaczej znowu mieć może. To nie jest koniec, słyszysz? Jeszcze się spotkamy. Może jutro, może za rok, ale się spotkamy. W takim razie do zobaczenia. A w międzyczasie może chodzić, co? Moje serdeczne gratulacje. Świetna robota. Przegrałem, kurwa, przecież mówię. Miałem dobrego trenera w swoim narożniku. Jak to się wycofuło? Ale co, wszyscy? Co ty pierdolisz? No, wiedziałem, że tak będzie. Ze mną mógł wygrać tylko najlepszy. Nie wiem, kurwa, co teraz. Ty jesteś moim menedżerem, tak czy nie? Ha! I to się nazywa boks! Daj, no co tam w centrum? Kurwa, człowieku, jest ogień. Jaki ogień? Od kiedy pani Suka z Arasaki pojawiła się w mieście, wszystkie garnitury srają pod siebie. Ruch w interesie jest pojebany. Wszyscy potrzebują wujka Dajno. Znałeś Johnny'ego Silverhanda? Co ty? Jestem na to trochę za młody, ale byłem kiedyś na jego koncercie. Pojebane gówno. Ostro grali? Grali jak to oni, ale na backstage'u Silverhand podobno trzymał związanego faceta z Arasaki. Powiedział, że jak będą mniej niż 3 bisy, to pierdolnie mu w łeb. Johnny miał styl, człowieku. Muszę lecieć.
Kapitan jest po drodze. To jak? Gotowy? Rogue pewnie zaraz tu będzie. Okej, jeszcze raz. Tylko porozmawiasz z Rogue o smasherze, tak? A potem od razu przesiadasz się z powrotem na siedzenie pasażera. Tak, jasne. Nie martw się. Będę delikatny. A może ci się nawet spodoba. Już zaczynam tego żałować. Gotowy. Jakoś inaczej dziś wyglądasz. Coś z włosami? Kurwa, jak dobrze być z powrotem. Nie wiedziałam, że wyjeżdżałeś. Czego się napijesz? Tequila Old Fashioned do pełni napiję. I wrzuć trochę chili. Drink Silverhanda? Dawno nikt tego nie zamawiał. Mamy to w menu? Informacji. Cassius Ryder żyje jeszcze. Ten od tatuaży? Dawno się tu nie pokazywał. Więc musisz sam sprawdzić. Ma zakład na Pershing Street. No to co robimy? Kozła czy to drugie? To drugie. Będzie zachwycony, kiedy to zobaczy. Na pewno. Jeremiah Grayson. Podobno pracuje dla Smashera. Ale ja ci tego nie powiedziałem. Nawet cię nie znam, stary. Tak, można powiedzieć, że miałem z nim coś wspólnego. Ruby Collins. Po mnie posuwał ją Grayson. Ty pokażesz, czy to prawda. Tylko załatwię jeszcze jedną rzecz. Odpierdol się o drugi. Nigdzie z tobą nie pójdzie. Jest tu w pracy, jasne? Wow.
będę czekać na zewnątrz. Długo czekałeś? Jedziemy do mnie. Dokąd? Na Martin Street. Ale okrężną drogą. Pasują ci. Masz ognia? Zawsze rano plujesz krwią? Możemy mówić o czymś innym. Jasne. No więc od początku miałam wrażenie, że jest w tobie coś znajomego. O, czyli Johnny ci powiedział. Nie wydajesz się zdziwiona. No zdziwiona to już byłam, ale ty chyba nic nie pamiętasz. Coś pamiętam, ale na szczęście nie wszystko. Zadzwonił do mnie nad ranem. Oczywiście byłam pewna, że to ty. I pomyślałam sobie, to był taki miły dzieciak, a tak mu totalnie odpierdoliło. I co? Przyjechałaś sobie popatrzeć? Tak z ciekawości. Aha, i spotkałam Johnny'ego Silverhanda. Dziwnie się czuję z tym, że wiesz o Johnnym. Twarz ci się zmienia. Ciągle wyglądasz jak V, ale wszędzie bym poznała ten wredny uśmiech. To jak mówi, jak się rusza, jak pali. Ja nie palę. Wiem. I raczej nie ma szans, żebym was pomyliła. Więc możesz spać spokojnie. Powiedział ci o Smasherze? Tak. Nie wiedziałam, że wrócił do Night City. Johnny znalazł do niego jakieś dojście. Czekaj. Grayson? Jeremiah Grayson. Pracuje dla Smashera. Johnny wydostał namiar na niego od jakiejś stripteaserki. Ebunikę, tylko tyle, ale zobaczę, co da się zrobić. I dopadniemy tego sukinsyna. Wiesz, co się działo ze Smasherem do tego czasu? Po wybuchu w 2023 w Arasaka Tower zniknął i wszyscy myśleliśmy, że już po nim. Potem znowu wypłynął, zrobił kilka dużych zleceń dla Arasaki i znowu zapadł się pod ziemię. Od lat nikt go nie widział. Nikt poza Graysonem najwyraźniej. Mogę ci jakoś z tym pomóc? W tym stanie do niczego mi się nie przydasz. Zadzwonię, kiedy czegoś się dowiem. Okej. Nie do wiary, że ten skurwiel Johnny gdzieś tam w środku siedzi. Oh.
to ty powinieneś tu teraz rzygać. Życie nie jest sprawiedliwe. Wybrałeś idealny moment, żeby wymiksować się z mojego ciała. Ciesz się, że w ogóle się wymiksowałem. Cieszę się. Patrz, jak promienieje. Jak jebane słoneczko. To co, spadamy stąd? Co to w ogóle za nora? Taka, gdzie możesz bezkarnie narzekać na dywan. Nie wybrzydzaj.